Jest z nami Paweł Cerazy, bramkarz drużyny Sierre Sharks. Cześć Paweł. Witam Cię. Jeden z ojców, z bohaterów dzisiejszego zwycięstwa. Paweł, wygrał się spotkanie, jakie nastawienie było przed meczem, że musicie wygrać, tak? No teraz to wszystko już musimy wygrywać. Widzicie, jak tam się wąsko zrobiło w tej tabeli. To już nie ma wyjścia, jeżeli chcemy się utrzymać, a no chcemy, prawda? Więc musimy wszystko wygrywać, jeszcze drinki, mamy nadzieję, że nam się uda. No i 34 będzie ciężki mecz, ale dzisiaj no trzeba było wygrać, było ciężko. A jak skomentujesz dzisiejsze spotkanie? Wszystko perfekcyjnie zagrało? Nie no pewnie, nie no co ty. Początek był tragiczny, był tragikomiczny, bo było 3-0, a chyba z tego co pamiętam, to jak zaczynaliśmy tak mecze, to nam nie szło potem. Ale mówię, że musieliśmy dostać takiego gonga jak bokser na początku, żeby się kurzyć i potem pociągnąć, jakoś to wyszło. No. Ale wszyscy, wszyscy czuli w drużynie taką mobilizację, że to jest ten mecz, który no naprawdę, no tutaj trzeba zostawić krew, pod, łzy. Wiesz co, to widać nawet było po liczebności składu, że mobilizacja jest, dokładnie, prawda? U nas to różnie z tym było ostatnio. Więc tak, absolutnie, mobilizowaliśmy się i jest wiara do końca w to utrzymanie. Chcielibyście zostać w tej lidze, prawda? No jakże inaczej, no nie po to przychodziłem do ligi, żeby z niej spać. No przecież jak spadłem wcześniej, teraz bym spadł, no to kto by był ojcem tych spadków? No ja, więc nie możemy spać, no kurczę. Ale żółtą kartkę. Pierwszy raz w życiu. O co nam poszło? Wiesz co, nie wiem, na gorąco wolałbym tego nie komentować. Nie będziemy przyjaciółmi z tym sędzią, ale wydaje mi się, że no nie zrobiłem nic ponad to, co się dzieje, że tak powiem, na innych boiskach, tak porównując. Jeżeli przeklnąłem, powiedziałem, że nie wiem, możliwe, ale rzuciłem to absolutnie nie w sensie niego, wiesz, złość, kurczę, faul, tak? I no niestety, nie podoba mi się, ja się z tym nie zgodzę, ale nie mogę dostać kary jakąś, że komentuję tam sędziego, nie, tak? Nie. No to się nie zgadzam się absolutnie. Nie prowadziliśmy tego, a jak oceniasz swoją formę w tym meczu? Wszystko było to, co wyjąłeś, to, co miało wpaść, padło? Ja nie lubię się oceniać, prawda? I wiesz, no, można było na pewno coś zrobić więcej. Celowali we mnie, piłka mnie szukała. To ja to lubię, jak piłka mnie szuka, to dla napastników dobre i dla bramkarzy. Więc tam faktycznie chłopaki, no gdyby troszkę lepiej celowali, ja potrafię, bo są świetni technicznie po okienkach, to myślę, żebym dużo nie poradził. Więc no, na szczęście dzisiaj tak bardziej w środek chyba strzelali. A zostajesz jeszcze raz na następny sezon? Jeśli się utrzymacie, czy jeśli spadniecie, to... Wiesz co, nie, no to jakbym od tego uzależniał, to byłoby trochę głupio, nie? Było to trochę niefajne. No, podoba mi się ta liga. Umówmy się, że tutaj jest poziom, każdy mecz to jest mecz o coś. Więcej do roboty, prawda, niż w innych ligach. No, są emocje, chociaż początkowo po tych pierwszych meczach myślałem, że chyba wracam, nie? Tylko nie wiedziałem, czy mnie będą chcieli, bo tam Krajewski dobrze broni, z tak, tego tak, co wiem. Bardzo dobrze. No właśnie, więc chyba już nie mam powrotu. Musiałem się sprężyć i no, chciałbym zostać. Jak mnie będą chłopaki chcieli, to ja z nimi zawsze. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.